Hiszpanii przyleciał do Walencji, a zdewastowane przez powódź tereny. Mołdawianie wybierają prezydenta i decydują o przyszłości kraju. Autogaz dalej będzie drożał, zapowiadają analitycy. Król Filip VI i królowa Letycja przybyli do Walencji na wschodzie Hiszpanii, regionu, w którym wciąż trwają poszukiwania dziesiątków zaginionych. Potwierdzono śmierć 214 osób, tysiące pracują przy odgruzowywaniu i sprzątaniu miasteczek, przez które przeszła powódź. Zdaniem ekspertów do tak dużej skali kataklizmu doprowadziły zmiany klimatyczne. Suma opadów w regionie faktycznie była wyjątkowa, o wiele większa niż w czasie ostatniej powodzi w Polsce, mówił w TOK FM hydrolog z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk profesor Paweł Rowiński. Się nie zmieni, zapowiada Robert Tomaszewski z Polityki Insight. Ponieważ już za 2 miesiące nie będziemy czegoś tego wzrostu, więc ja bym się spodziewał dalej tego stopniowego wzrostu cen. Po tym, że to wejdzie w życie 20 grudnia, Polska wie od roku. Przez ten czas producenci zmienili kierunki dostaw na zachodnich partnerów. Jednak cała infrastruktura związana z przyjmowaniem gazu była budowana z myślą o wschodzie, więc dalsze podwyżki wydają się mimo wszystko nieuniknione. Pomorska Forma Życia to nowa inicjatywa w Gdańsku. Dom dla osób dorosłych w spektrum autyzmu, które nie było... Niż aż 30 razy 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Informacja jest aktualna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko klimę. To pokolenie zbyt przenoś. Tylko teraz. Szampion Kuranda. Solidny koreański SUV w rewelacyjnej cenie 96 800 zł. Silnik o mocy 160... Skończy się więc językiem i zwolnieniem. Nie musi tak być. Poprawi od infekcji wirusu. Weź tabletki przeciwwirusowe na enzymy twórcze o podwójnej dawce. Dzięki temu infekcja może nie przekształcić się w bakterię i antybiotyk nie będzie w ogóle potrzebny. Na enzymy twórcze przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem, farmaceutą. 1000 mg finisyny wspomagającą osób o obniżonej odporności czy tabletki. W przyszłym roku będzie 20-lecie istnienia pracowni? Tak jest. Od 19 lat razem pracujemy. Dla architekci, to pojawia się taki zwrot, stwierdzenie, hasło, motto, kierunek, wyrafinowana prostota. Spotkałem się z takim określeniem. Czy sądzą Państwo, że wyrafinowana prostota to jest właśnie jakaś taka cecha szczególna, kierunek, którego poszukujecie, czy którym podążacie? Myślę, że od samego początku naszym celem było nie tworzenie architektury modnej, bo zawsze mówimy, że moda przemija, a budownictwo jest zbyt drogie, żeby tworzyć coś czasowego. A prostota jest ponadczasowa, to od historii architektury, czy w ogóle początku świata, wiadomo, im coś jest jakby, że prostota jest też największą sztuką wyrafinowania, też takie zdanie jest Leonardo da Vinci, więc to jest właściwie taki kierunek naszego myślenia i od tych 19 lat. Że mają prawo nie wiedzieć, ale mają obowiązek się uczyć. To jest ich obowiązek. Mają obowiązek poznawać świat i mają prawo nigdy tego świata nie poznać, bo to nie jest możliwe. Więc to jest moja odpowiedź. Nie wiem, gdzie jest dusza ptaka, nie wiem, czy ptak ma duszę, nie mam pojęcia, a teraz zastanówmy się, czy może damy pieniądze, się zatrzymać na 3 sekundy i przytulić tego człowieka, który jest koło mnie i tyle. No i właśnie czasem zamilknąć. Ja wiem, że kilka tutaj mam odpowiedzi na to, co pytasz, ale, no, ale chyba takie życie. Tak jest życie, nie po życiu, a nie po śmierci, zdecydowanie. Tak, tu i teraz. A co mówi idealizm o kontakcie z osobami nieżyjącymi, z bliskimi? Czy to w ogóle jest jakoś dopuszczalna taka idea, że ci bliscy, którzy są gdzieś wokół nas, w naszej pamięci, że można jakoś się z nimi skontaktować, że można jakoś im powierzyć jakieś nasze troski albo myśli? No, to jest bardzo ciekawy też temat, bo z jednej strony, jeżeli Bóg jest jedyny, dlatego też się nie modlimy do nikogo innego. Bóg i tyle. Dlatego też nie ma u nas powiedzi, nie ma pośredników, nie ma tak, że ktoś u Boga coś... Rabbi też nie jest żadnym księdzem, tylko jest nauczycielem. Nie. Rabbi jest nauczycielem. Nie jest osobą duchowną. Nie. I nie jest wyżej od kogoś, kto nie jest rabinem. Ma większą wiedzę. To tak. Dlatego też zajmuje stanowiska rabinów. Nie ma żadnego
pójść, zadać mu jakieś pytanie i często z świetnym filozofem, nieraz świetnym psychologiem, więc jak najbardziej, natomiast no, nie jest pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem, bo przed Bogiem wszyscy jesteśmy równi, kropka. W tych samych białych całunach. Tych samych, dokładnie, w sensie no, urodziliśmy nago, z gołymi pupami, ten sam rabin, który teraz ma brodę, tak samo jak umrze, będzie pochowany w tym białym całunie, więc nie ma żadnych pośredników. No i tutaj jest pytanie, czy duchy mogą być pośrednikiem? No też nie, a to też u nas nie ma świętych. Co nie oznacza, że czasem łatwiej jest rozmawiać ze zmarłą mamą niż z Bogiem,